Dzień dobry, Marcin Kiepas, analityk Tikmil. Za nami niezwykle ciekawy tydzień na rynkach finansowych, zwłaszcza z punktu widzenia polskich aktywów. Złoty bowiem kontynuował umocnienie do głównych walut, w efekcie czego w pewnym momencie euro i dolar były najtańsze w relacji do polskiej waluty od ponad roku. Zresztą nie tylko one, wzrosty bowiem obserwowaliśmy na giełdzie. Szeroki indeks WIK oraz indeks NWIC 40 znalazły się na poziomie. W niewidzianych od ponad roku indeks SWIK 80, czyli indeks grupujący małe spółki, natomiast dalej czai się tuż poniżej swoich historycznych rekordów. Jeżeli chodzi o gospodarkę, to był to tydzień, w którym Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że nie zmienia stóp procentowych. Była to decyzja zgodna z prognozami. Natomiast na późniejszej konferencji prasowej prezes NBP. Adam Glapiński zauważył, stwierdził, że inflacja w Polsce mocno spada, co może pod koniec roku otworzyć okienko do obniżek stóp. Polsce. Stopy natomiast na świecie podniósł Bank Anglii. Podniósł o 25 punktów bazowych do poziomu 4,5%. Ta decyzja była oczekiwana. Spory problem z inflacją, jaką, jaki ma Wielka Brytania, skłonił bank właśnie do takiego zachowania. Jeżeli chodzi o inne dane. To przede wszystkim należy zwrócić uwagę na dane inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych, dane, które pokazały spadek inflacji, co potwierdziło tezę, że amerykański bank centralny, amerykańska rezerwa federalna zakończyła już cykl podwyżek, a niektórzy inwestorzy nawet interpretują te dane jako przesłankę do tego, żeby jeszcze w tym roku Fed zaczął stopy obniżać. Trzeci tydzień maja może nie zapowiada się tak interesująco jak dwa pierwsze, niemniej jednak też będzie sporo się działo. Ja bardzo chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na dane z chińskiej gospodarki: dane o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej. Wydaje się, że w tej chwili ta uwaga rynków przede wszystkim przeniesie się na Chiny. Dużo będzie się natomiast działo w Polsce. Będziemy mieli prawdziwy wysyp publikacji makroekonomicznych. On rozpocznie się już w poniedziałek. W poniedziałek 15 maja poznamy szczegółowe. Finalne dane na temat inflacji w kwietniu, a także marcowe dane o bilansie płatniczym. We wtorek, 16 maja, napłyną chyba najważniejsze w całym tygodniu dane o wynikach polskiej gospodarki w pierwszym kwartale, czyli raport o PKB. Tego samego dnia poznamy również dane o inflacji i o inflacji bazowej, które zamkną ten cały cykl. Jeżeli chodzi o publikację makro, patrząc tak na polskie aktywa, wydaje się, że w tym trzecim tygodniu marca nastąpi pewien taki przystanek, być może na złotym, jak i też na, na, na innych walutach regionu. Pojawi się chęć do, taka większa chęć do realizacji zysków. Niemniej jednak, w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach, wciąż polskie aktywa powinny cieszyć się dobrą pasą. zaufaniem inwestorów. Co skłania do postawienia tezy, że złoty ma szansę w kolejnych miesiącach jeszcze się umocnić. Natomiast warszawskie indeksy gdzieś wzrosnąć na coraz wyższe poziomy. Dziękuję.